Cześć moi drodzy, jak widzicie, ruszam po kolejną karpiową przygodę. Tym razem kolejne kilka dni spędzę z Łukaszem na tym malowniczym zbiornikiem położonym w Wielkopolsce. Jest to łowisko dobroklasztorne. Z tego co wiemy od chłopaków, ryby póki co zbyt chętnie nie współpracują. No ale my się nie przejmujemy. Spędzimy na kilka nocek, może coś wymiemy i wam pokażemy. Także trzymajcie za nas kciuki i widzimy się na klasztorze. Siemano! Po nową przygodę! Po nową przygodę. Dobra, cóż, teraz rybkę wypuścić. I mam nadzieję, że pokażę wam kolejny. Od tego zaczynamy. Więc moi drodzy, jak widzicie, idzie wieczór, szykuję się do kolejnej wywózki. Siateczki, przypony mamy już przygotowane. Łowimy standardowo na przynęty, czyli przynęta D21 plus malutki pop-up czosnkowy. Całość podana na miękkim, dość długim przyponie. Zestaw uzupełnia duży, ciężki ciężarek. Zakładamy sobie przypon. Ciężarek, jak za każdym razem, oklejam sobie delikatnie pastą. Lubię, jak mi to fajnie w wodzie pracuje. Tak więc taką mięciutką pastą oklejam ciężarek. Pasta jest na tyle miękka, że w wodzie przepięknie pracuje. Kochotek poleciało. Tak wygląda mój ciężarek po oklejeniu. To jest praktycznie prawie cała zanęta, jakiej używam. Taki zestaw sobie umieszczam w komorze łódki. Do tego taka duża siatka PVA, oczywiście zalana, aby dłużej się rozpuszczała i mogła swobodnie opaść na dno. Do tego garść drobniutkiego peletu. Oczywiście jemy w smak D21. To mam na myśli garść, no dosłownie garść, a nie nęcę dużo, bardzo delikatnie. Do całości zostało mi tylko kilka kulek D21. Jak widzicie, kuleczki D21. Delikatnie sobie je rozkruszę. Dzielę je na takie ćwiartki, na półweczki. Chcę, żeby sobie to tam na dnie poleżało trochę. I dosłownie 4 kulki wrzucam w całości. I to jest praktycznie wszystko, co umieszczam w mojej łódce. Zestaw mam przygotowany. Łódeczka leci do wody. Coś zaczepiło. Zmieniam rękę, no i płyniemy do punktu. Łowię dość daleko, bo jakieś 100 metrów od brzegu. Na głębokości ponad 10 metrów. Zestaw właśnie wywozimy. Jakieś ryby w toni pokazuje. Cel jeszcze 40 metrów.
Już dochodzimy do 10 metrów. Delikatnie to jeszcze pada. 7 metrów do celu. 5. Wypływamy do celu. Tak jak mówiłem, 10,5 metra. I teraz bardzo ważne. Otwieramy kołowrotek na totalnym luzie i pozwalamy, by nasz zestaw sobie swobodnie opadł. Teraz właśnie widać, jak zestaw opada. Robimy to na luzie, aby właśnie ta siateczka sobie spadła na dno, idealnie tam, gdzie ten drobniutki pet i pokruszone kulki. I ciach, wszystko mam gotowe. Zostało mi napiąć tylko już zestaw, spłynąć łódką, wywieźć drugą wędkę i praktycznie jestem gotowy. No, sobie delikatnie układamy. Ja to lubię robić naprawdę na takim totalnym luzie, aby zestaw tam się ułożył. Leciutko układam, zawsze tylko kładę obok sygnalizatora na początek. Nie wkładam jej na płytkę tutaj w delkimie. Tak, żeby on sobie bez pikania ładnie opadł. Dobra, zestaw niech się układa. Ja spływam łódką, wywożę drugą i mam nadzieję, że pokażę wam kolejną piękną rybę. Siemano! A więc moi drodzy, korzystając z okazji, że mamy przerwę w braniach, bo w ciągu dnia totalnie nic się nie dzieje, ja ten czas pożytkuję, przygotuję sobie siatki. Mam nadzieję, że w nocy ryby po raz kolejny odpalą i będę miał ręce pełne roboty, tak więc czas sobie zmieszać towar do posłałek. Tutaj ja sypię drobno, czyli peleciki. Tu mam pelet D21. Rozmiarze 4 mm, te 4 garsteczki. Do tego mój ulubiony na klasztorze pelet halibutowy, taki ciemny, tłuściutki. Jego też sporo. Dodam go nawet więcej, może tak z pół kilograma. Mam tak to właśnie w wiaderku. Fajnie wygląda. O, nie wiem, czy widać, czy nie. Mam go tu już w wiadereczku. Dobra. Nie skacz, ale ten bok ma przepiękny. A jeszcze ta łuska ma tą środku. No, tu ma przepiękną, pokażę jeszcze z drugiej strony, bo naprawdę też rybka przepiękna. Będzie jest woda. Zobaczcie sobie tą wyjątkową rybę z drugiej strony. Na początku nie widziałem tej wielkiej łuski, ale ona jest kapitalna. Zobaczcie. Jak ta ryba osiągnie 20 parę kilo, to będzie naprawdę zacny. Moi drodzy, mamy to piąta ryba tej zasiadki. Moja pierwsza 20 na tym wypadzie. Dokładnie 23600. Przepiękna ryba. Duża, gruba. Ładnie mnie przewiozła przed chwileczką. Spokojnie. Spokojnie, misiu. Pokażcie tutaj. Przepiękna, gruba i ciężka ryba. Piękna, gruba, wielka ryba, zagościła na mojej macie. A co najważniejsze, jest to piąty zbiornik w tym roku, na którym udało mi się złowić rybę powyżej 20 kg. Jestem mega szczęśliwy. Mamy niespełna drugą w nocy, a ja mógłbym już się pakować. Jest mega. Moi drodzy, mam to czwarta ryba tej zasiadki. Nie jest największa, ale za to najszybsze branie, bo to było dosłownie 5 minut od wywózki. Postawiliśmy zestaw, zdążyłem spłynąć, ładowałem drugi, bo akurat mieliśmy dwie ryby przedtem też tak samo, jedna po drugiej. No i niestety nie zdążyłem uszykować drugiej wywózki, a rybka już pojechała. Tym razem nieco mniejsza, ale za to równie piękna, ciemna. Tak jak na klasztor przystało. Rybki są cudowne. Takie ciemne. Chodź kolego, chodź. Nie walcz, proszę cię, nie walcz. Dobra, jeszcze chwila, chcesz posiedzieć na grzbiecie, bardzo proszę. No, o wędkę nie leci, czapki. Zostań tam.
mamy to. Kolejny zleczony, tym razem od Franku. No to co, Kupsik, jak sieranko? To śniadanie. To na ostro. Ostre. Co my tu mamy? Karolina Reaper. O, gdzieś tam ucieka ze switchka. Coś ten coś nie jest mi zbadany. Papryczki po prostu. No tu, na ten, na skipy. Wiesz, takie burzatki, się trochę rzadkie zrobi, tak. Mniejsze, o. Dobra. Karolina Reaper. Jazda. Całkiem dobre. Mamy tak. Ostry tościk z ostrym sosem. A więc, moi drodzy, witam was po raz kolejny z łowiska Dobro Klasztorne. Jestem po dwóch nocach. Pierwszy ryb udało mi się złowić. Złowiłem w sumie na tą chwilę 5 ryb. Dwie były mniejsze, bo takie w granicach 12 kg. Za to kolejne 3 już były naprawdę fajne. Złowiłem dwie ryby pełnołuskie, rybę rzędu 17,6 kg i 18,5. A wisienką na torcie był nad ranem przepiękny karp o wadze powyżej 23,6 kg. Co mogę powiedzieć? Taktyka mi się sprawdza. To, co robiłem w poprzednim roku, jak najbardziej cały czas działa. Znowu mam tych samych przyponów. Po raz kolejny spróbuję wam pokazać, jak ja wiążę ten przypon. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie, a więc tak. Do zawiązania przyponów będę potrzebował haczyków Klor numer 4. Miękkie plecionki, w tym wypadku korda Dark Matter. Do tego oczywiście potrzebna będzie rurka antyspontaniowa, stoperki, zaciągacz do przyponów, nożyczki jakieś i zapalniczka, żeby przypalić plecioneczkę. Oczywiście do tego używam malutkich przynęt. Tu mamy kuleczkę D21 rozmiar 14, kulka zanętowa i malutki pop-up czosnkowy. Tutaj ja zawsze sobie sypuję kulki razem, mam pop-upy i tonące. A więc bierzemy sobie takiego mojego pop-upa na igłę. Do tego moja kuleczka zanętowa 14 mm. A kuleczka 14, dlatego że ten pop-up ją idealnie wyważa, wszystko sobie stoi idealnie w wodzie. No i cóż, odmierzamy sobie odcinek plecionki, taki dłuższy, bo ja lubię długie przypony. Na moje oko to jest jakieś tam 35-40 cm. Odcinam, koniec. Na końcu plecionki wiążemy pętelkę. Ja robię sobie pętelkę większą. Chodzi o to, że jak naciągam później kulki, to mi na węźle pop-up nie pęka. Cały sobie układam. Delikatnie zaciągam. Odcinam zbędny koniec. Ciak. Żeby to jeszcze lepiej wyglądało, przypalam. Mam tutaj dość dużą pętlę na włosie, a to właśnie po to, by mi kulki nie pękały. No i teraz co? Bierzemy sobie pojedynczy haczyk Klor numer 4. Układamy sobie całość wokół haczyka. Trzeba teraz zawiązać haczyk, tak jak mówiłem wcześniej. Składamy plecioneczkę na pół. Przykładamy ją do łuku haka na wysokości grota. Owijamy 3-4 razy. Tak, aby powstał mały, ładny węzełek. I teraz tak. Wolnym końcem plecionki przekładamy przez oczko, które nam powstało po złożeniu. Przewlekamy, zaciągamy
I w tym momencie najtrudniejszą część przyponu mamy zrobioną. Teraz ustawiamy sobie ten węzeł na wysokości grota naszego haczyka. Całość mocno zaciągamy. I wiążemy węzeł bez węzła standardowo, przekładając plecionkę przez haczyk od zewnątrz do wewnątrz. Robimy 4-5 obrotów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz znowu przewlekamy plecionkę od zewnątrz do wewnątrz haczyka. Haczyk mamy praktycznie już zawiązany. Zakładamy sobie kuleczki na włos. I tak jak mówiłem, pętelka jest po to większa, abym mógł sobie swobodnie nawlec popapa i żeby mi on nie pękł. Teraz sobie zakładam już tylko stoperek. Jeszcze mogę trochę naciągnąć bardziej. O, i teraz przekładamy sobie przez nasze oczko stoperek. Odcinam. Całość jest ułożona. Dłuższy włos jest dlatego, że przy haczykach chlor one wtedy lepiej zapinają, lepiej się obracają i działa to w 100%. No i teraz co? Na koniec zakładam już tylko rureczkę antysplątaniową. Wiążemy sobie końcówkę. Odcinamy znowu zbędny koniec. Przypon, którego używam na łysko Dobro Kasztorne, mamy praktycznie gotowy. Pokażę jeszcze, jak on się w wodzie prezentuje. I tak jak mówiłem, zobaczcie sobie, jak to w wodzie się przepięknie prezentuje. Haczyk sobie siada delikatnie na dnie. Wszystko się układa idealnie. O, coś tam się obróciło. Pewnie przez włos krzywo ustawiony. Poprawimy go. Haczyk sobie idealnie siada. Plecionka jest tonąca, to tam jeszcze pływa rurka, bo ma powietrze. Ale całość sobie siada idealnie na dnie. I tak to się prezentuje. Póki co właśnie ten zestaw dał mi 4 ryby. W tym te 3 największe. Uważam, że naprawdę jest to piekielne i skuteczna broń na to łowisko. I nie zmieniam tego już od ubiegłego roku. Jak coś działa, to się tego nie zmienia. No i tak jak widzicie, mam kolejną rybę. Mam środek nocy. Udało się wypracować kolejne branie. Kolejna rybka, tym razem pełnołuska. A wybrała malutkiego bałwanka. Kulki, znaczy z mikrodabla squidowego i malutkiego popeczka kingfruita. Squida już wrzuciła, ale popeczek kingfruit został dziesiąteczka. Super. Kolejna rybka na tą kombinację. Druga kombinacja się sprawdza. Rybka naprawdę taka ciemna. Nie ma, nie ma. Spokój się. Tak jak mówiłem, rybka nie jest wielka, bo na oko ma gdzieś z 12, może 14 kilo, ale naprawdę jest cudowna taka miedziana. A więc moi drodzy, tak jak widzicie, jesteśmy po kolejnej nocy. Dzisiejsza nocka zakończyła się jednym braniem pięknego miedzianego karpia pełnołuskiego. Nie był wielki, bo miał kilkanaście kilo, ale mega cieszył. Teraz co? Idzie załamanie pogody. Robi się pochmurnie, trzeba przygotować wędki, wywieźć wędki, bo dosłownie według pogody za godzinę ma padać. Robimy to szybciutko, wywozimy, będziemy czekać za kolejnymi rybami. Mam nadzieję, że wam je pokażemy. Działamy!
wędkę, na którą wędkę będzie branie? Na tą czy na tą? Chodź mi pokaż. Którą wędkę weźmie ryska? Tą czy tą? Tak. No to pokazuję. A ty też pokażę szczęście? Tak jak widzicie, zestawy na kolejną coś mam gotowe. Nie pozostało nic innego jak pójść, wypić wieczorną kawkę i czekać na kolejne branie. Siemano! Przyjdzie już. Nie idź do kupcika, wracaj do mnie. No i nic nie mogę zrobić. Jest kolejna zacna ryba, 22-200. Super. Kolejna piękna, kapitalna ryba z łowiska Dobrokasztorne. Jest to moja druga dwudziestka tego wyjazdu. Przepiękna ryba o wadze 22,2 kg. Widzieliście ważenie, widzieliście jak ją zabraliśmy z wody, widzieliście hol. To wszystko się wydarzyło w kilka minut. Spodziewałem się, że branie nastąpi, bo mamy załamanie pogody, ale nie spodziewałem się pierwszej tak kapitalnej ryby. Zobaczcie tą cudowną rybę. Tą piękną, ciężką rybę. O, ciężka. Moi drodzy, zobaczcie. Kolejna przepiękna, kapitalna ryba. Złowiona na malutkiego bałwaneczka z kulki D21 popapa cząstkowego. Widać, że ryba jest naprawdę stara, ma jakieś skazy. Ale to jej nadaje charakteru. Jestem mega szczęśliwy, że mnie wzięła. Pokażę wam ją jeszcze raz. Zobaczcie. Kolejna przepiękna, wielka ryba. Chodź tam malutki. Chodź. Płyń, przyjacielu. Ej, kurwa! Przed chwilą 22-200. Przed chwilą? No i jednej no. Nie zdążyłem wywieźć i kolejny. Ja pierdolę, no. I ten też jest duży. No jest, ten nie będzie większy jeszcze. Będzie większy. Moi drodzy, zobaczcie. Po raz kolejny połączenie Squida, Mikrodumbersa z Papa Penking Kruik tym razem. To jest już trzecia ryba na tą kombinację. Tym razem ta jest naprawdę wielka. Teraz będziemy ją ważyć, ale jest długa i gruba ryba. Na wagę, tak? Tak, na wagę, no na zegar. Ciekawe jestem. No. Mamy odparowane wszystko, więc... O, ciężko. Ulala, o panie. 26,400. Ty, a to nie jest twoja życiówka? Nie, 27,800 mam. Kurde, no. Też z tego roku rzutowo z Jarosławek. Spokojnie, do niedzieli jeszcze trochę no. Zostało. 26,4. Piękny konik. Z klasztornego. Kolejna zacna ryba. Jak tam owca? Emocje są takie, że to jest koniec. Jestem mega szczęśliwy. Ej, za konicę tego kucyka upasły. Upasły go, upasły. Daj to do góry, kupcik, dajmy mi zaświetlenie. Daj no, nie, daj ten twojak, tak, kurde. Ja pomyślę, nie mam tak. Tak robiłem w drugą noc, jak nie miałem nikogo. I sobie doświetlałem. Bo duży jest patent. Zawsze lepiej kogoś mieć, nie? Tak, nie, duży jest patent na doświetlanie. Ciach. Nie ma lipy. Nie ma. Tu jest wszystko patentowane. Tu nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry. Moi drodzy, mam tą rybę, po którą przyjechałem. W końcu ryba z Magicem 25+. A dokładnie widzieliście pewnie już marzenie. Ryba o wadze 26,400. Wahało się 26,500, 26,400, 100 gram nie chodzi, więc 26,400, przepiękna ryba, gruba, duża i naprawdę stara. Branie jak zwykle,
w moim przypadku na malutkiego bałwanka. Tym razem był to malutki bałwanek z mikrodumbersa squidowego, podwitego 10 mm pop-upem King Fruit. Ryba z wielkim garbem, z pięknymi łuskami na boku. Zaraz zobaczymy, który bok ma ładniejszy, by wam pokazać. Nie, obydwa są cudowne, więc najpierw ten bok. O, ale ciężko ją dźwigać. To już nie jest ryba o wadze 15 kg, którą sobie można podnieść. Przepiękna wielka ryba. Ten był piękny, a ten drugi chyba jest jeszcze lepszy. Ale jestem zmęczony. Dwie takie duże ryby, jedna po drugiej. To jest mistrzostwo, nie? Podnieś je. To jest mistrzostwo, kurde. 5 minut, dwie ryby. 26 400, 22 200, to jest ogień. Na ile? 26 400. A przy tym było ile? 22 200. Dwie ryby, jedna po drugiej. Zobaczcie, po raz kolejny chlor i tym razem był squid mikrodumbers z małym popeczkiem trzaskowym u kupsika i to też zadziałało, jest ekstra. To będzie świetne zdjęcie, takie słońce piękne. Nie chcę wyciągnąć. A wypełnij dzisiaj głowę. O, tak. I popatrz na głowę ryby. Obróć głowę na głowę, patrz. O. No co, nie tylko złożyć. Bo chwycić worek zabiorę, to jest jedna szansa na milion, nie? Jak go chwycić, zabieram skinka. Mam, coś zrobiłem. To są roki w tej wodzie. Jedna szansa na minę. Jedno na minę. Tam puste spokojnie. Tak go przeważyłem i tyle. Tam mój lampę zostaw, bo później w nocy walczy, by ustawić. $17,600. Ładna ryba. Moi drodzy, jak widzieliście, udało się wyjąć kolejną rybę. Nawet udało się nagrać branie. Pierwsze w ciągu dnia, więc w końcu nagrane. Przepiękna ryba o wadze 17600 pobrała na bałwaneczka zrobionego z 14 mm tonącego D21 plus 10 mm biały popek czosnek. Ja jestem mega zadowolony. Kolejna fajna ryba, która mnie odwiedziła. Powiem kupsiku. Ale ogon ma zacny, ma się zamiatać. Chodź tam z kolegą, chodź. No.
mamy to? No tak prawie. Dobra chłopaki, bo już mi ręce bolą. Jest? Jest. Już mi ręce bolą. Tu nagrasz, filmik. Mojego grafa. Zasiwa na stronkę. Dobra, kompo płyn. O, wygląda na kolejną fajną, przyjemną rybkę. Może nie wiecie. Bardzo ładnie. Jeszcze raz chyba dotknął stringa, nie? Stringiem się opierał, nie opierał się kulkę. O, dobrze. 19, 200, kupcik, patrz. No, 19, 200, mówię. Delikatnie się opierał. Kolejna kapitalna ryba. Tym razem 19, 200. Po raz kolejny połączenie 10 mm pop-up czosnek z 14 D21. Kapitalna ryba. Jak się wydawało, że ma około 20 kg. Chodź tu kolego. Psas. Zobaczcie tą przepiękną, zacną rybkę z klasztoru. Mega się cieszy, że mnie odwiedziła. Dobra, rybkę wkładam. Zdjęcia myślę, że mamy. Lecę ją wypuścić i trzeba znowu wędki wyjść. To jest jedna z moich ulubionych chwil, ten moment, kiedy mogę go wypuścić. Po takiej zacnej walce. Jaki on jest szeroki, nie? Nara, kumplu. Tym razem zabrakło naprawdę niewiele i byłaby kolejna dwudziacha. Jest dobrze. Cała noc przed nami. Jak się pali czerwone, to się nabywa? Tak. Marcin, nie tknij jakby co. Powiedz, Marcin! Marcin, nie tknij! Nie tknij! Marcin, nie tknij! Twoje? Tak! Brak pieniędzy. Tu. Marek jest odparowany, a teraz... kurde, to kółeczko. Się dotyka. Worek obsłonił. No, tym razem chyba 600 dokładnie go odstawiam, nie opiera się. 26,6. Największy tego wyjazdu. Baja. Zajebiście. Kupcik, jak ja to zrobiłem znowu sam po ciemku, nie wiem. Ja też tego jak jeden wychowałem. Dobra, odstawiamy ten. Ogrywamy rybkę, wypuszczamy niedźwiedź. Kochani, mam to kolejna ryba powyżej 26 kg. Dokładnie 26,6. Jestem mega szczęśliwy. 100 gram brakuje, bym wyrównał swój rekord klasztoru. Dobra, muszę go dołożyć. Dobra. Powiem wam, jak ktoś powie, że utrzymać rybę prawie 27 kg jest leciutko, to zapraszam, bo ja nie należę do ludzi słabych, a mam z tym niemały problem dzisiaj.
kolejny raz. Kapitalna ryba suska, dobra klasztorne. 26600 na małego bałwanka. D21 z pop-upem czosnek. Ekstra. Ryba kapitalna. Patrzcie, jak ona wygląda. Nie walcz ze mną. Czekaj, Łukasz, poprawiam sobie ją. Tam. Może jeszcze sobie to nagrać, Łukasz. I odpływa ten przepiękny, wielki karp. A ja pozostaję z tą chwilą. Jestem mega szczęśliwy. No, to się nie dzieje, Łukasz. Kolejna ryba ponad 26 kg na jednym wyjeździe. Cześć moi drodzy, jestem po kolejnej nocy. Dzisiaj jestem naprawdę mega zmęczony. Noc była pracowita, nie spaliśmy w ogóle z Łukaszem. Okazało się, że miejscówki naprawdę trafnie wytypowałem, bo ryby odpalały praktycznie co 40 minut, byliśmy całuteńką noc. Teraz jest chwila, żeby wam to wszystko powiedzieć, co się działo. No i co? Wygrywa jak zwykle malutki bałwanek z 14 mm kulki zenitowej D21 podbitej malutkim 10 mm pop-upem. Ta kombinacja naprawdę tutaj mi się mega sprawdza. Dzisiaj praktycznie większość ryb na nocy na nią była. A co się wydarzyło w nocy? No w nocy złowiłem póki co większą rybę tej zasiadki. Była to ryba o wadze 26600. Przepiękna ryba z wielkim ogonem. Muszę właśnie sobie przewieźć wędki, bo w nocy już tak wywoziliśmy na szybko, tylko z pofałeczką malutką. Muszę to poprawić, te pofałki dać troszeczkę większe, zalane. No i cóż, jak zwykle muszę dowiązać haków. Na nockę przygotowałem sobie 10 haczyków i niestety haków mi przybrakło. Ryby naprawdę mega współpracowały. To co się dzisiejszej nocy działo, to rzadko się powtarza. Dobra, lecę, wiążę haki, wywożę wędki. Mam nadzieję, że pokażę wam kolejne przepiękne ryby. Chociaż nie wiem, czy da się jeszcze piękniejsze niż te, które do teraz zagościły na mojej macie. Ale nadzieja zawsze zostaje. Siemano. To cóż, moi drodzy, mamy kolejne popołudnie. Cały dzień nic się nie działo, tak więc szykuję sobie przewózkę do łódki, polecie dosłownie 10 kulek squidowych i mała PV-ka. Mam nadzieję, że to przyniesie rybę. Lecę wywieźć zestaw. Weź Kasper, no. Co? Weź, o, tam jak możesz, to podbierz kurcikowi. Nie, no Kasper jest... Tam nie jest ogarnik. Co? Kupię nie jest ogarnik, tam bo też waryły. Kurczę. Te cztery. Co? Weź mu na pomóc. My sobie poradzimy z młodym. Mamy go chwilę, niech kupić, kiedy on to hobby rybę. Fajnie.
Moi drodzy, udało się pierwsza strzelić nam dwie ryby na raz. W ranie było u Łukasza i u mnie jednocześnie. Mamy dwie rybki. Nareszcie. U mnie ryba pojechała na squida, mikrodamla podniesionego małym popeczkiem, dziesiątką fruitem, a u ciebie? D21 i mały ananasik ananasowy. Mamy dwie przepiękne ryby. Ja nie wiem, z której strony moje ryby jest ładniejsza, bo z dwóch stron ma łuski wyrwane. No. Nie wiem, czy ten, chyba tamten jest jeszcze ładniejszy. Ten drugi jest ładniejszy. Dobra, podniesiemy sobie rybki, pokażemy je. Ja sobie chwycę. O, wariat. Nie wyszło. No, tu jest sporo większy. Mój to takie dziecko. Już? Dwie rybki zleciały na raz, uśmiechnij się. No śmieję się. Byłem, proszę. No. Moi drodzy, mamy to. Kolejny dublet. U mnie pojechała na squida z King Fruitem, u ciebie. A u mnie znowu dzik z małym ananasem, pop-upem. Dzik, czyli D21. D21. U tak. Mnie to dzik. Dzik i dzik. Bierz pierwszy twoją piłeczkę i ją pokaż, a ja zaraz dołożę drugiego. Piponek. Udało się strzelić kolejny dublet na tym wypadzie. Znowu mieliśmy dwie rybki. Jednocześnie. Tylko niżej ryby, bo macie cienie. Po kolejny dublecik. Dokładnie tak. Fajnie płyną, nie? Mhm. Piona kupi. No i tym razem zmiana taktyki. Powinniśmy zrobić trochę zamieszania. W nocy mieliśmy już mniej brań, ale to chyba na całym łowisku tak było. Z tego co wiem, sąsiedzi z lewej, ani z prawej także nic nie mieli. A u nas były dwa brania, ja niestety rybę straciłem, bo się wbiła w dziurki, sąsiadów ją przytrzymał i spadła. A Łukaszowi udało się wyjąć pierwszą piękną rybkę, taką fajną, grubiutką. Zobaczymy co będzie teraz. Na dzień chcemy trochę coś zmienić i spróbujemy zrobić trochę zamieszania w łodzie, dlatego przygotowuję taką zanętę na bazie metod miksów. I trochę ziaren, trochę konopi i trochę kurdy z puszki. Wszystko po to, aby na dnie się coś zadziało. Może jakieś ryby zaczną na tym kopać, szukać. No i trafią na nasze haczyki, bo w ciągu dnia nie dzieje się praktycznie nic. I tak to wygląda, taka luźna frakcja. No to cóż, moi drodzy, mamy ostatnie popołudnie. No niestety. Jesteśmy na klasztorze. Łukasz powoli odpala. Udało mi się zrobić cztery, bo powiedz Łukasz. Zmiana taktyki opłaciła się i dała cztery rybki. Nie duże, ale dała ryby. Może pokażemy. Z tak krótkich przeponów. Co zmieniliśmy? Zmieniłem w swojej taktyce. Przepony na... Użyj mi swojego przeponu. A tak długi. No, jest spora różnica. I te ryby w końcu odpaliły. No, warto zauważyć też, że łowimy z długimi włosami. No, no i... włosy są cholernie długie, no, ale daje to ryby, są brania, ryba na macie i jest spoko. Tak, widzicie, ja cały czas łowię tak samo, ja nie zmieniam. Przypony, tak jak w zeszłym roku, miękkie, długie, przynęte malutkie, jak zwykle. D21 malutki pop-up czosnek, na drugim squidzik też z pop-upkiem malutkim. Wszystko na klorach, miękkich, przyponach. Zajebiste haki, zajebista plecionka. Najważniejsze, że daje ryby. Nie ma co zmieniać, dlatego jak zwykle duża siateczka, garść towaru do łódki, to wszystko. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze złowimy i wam pokażemy. A fajnie by było? Fajnie by było jeszcze złapać jakieś 2-3 rybki w nocy, żeby nie pospać. I tak, ta zasiadka jest mega. Mamy naprawdę kapitalne ryby, te ryby powyżej 20 kg, te 4 no, to już w ogóle jest. Były zajebistymi rybami. No, 22 200, 23 600, 26 400, 26 600. Nie miałem takiej zasiadki jeszcze. No nie, w tamtym roku miałeś 20, ale. Nie, tak, 20, tak, bo 21, 25, druga 26 z kawałkiem. No ale nie było. I tam jedna miała 20 też z takim małym przecinkiem, ale nie było takich tak dużych ryb, nie było ich 4. No. No i nie było takiej ilości brania w tym roku, bo w tym roku naprawdę te ryby mnie tu rozpieszczają. Ta jedna noc, która była, że branie co 45 minut. No było co robić. Było co robić, było.
zanim się ryby wyholuje, zrobimy zdjęcia, ogramy ją, wywieziemy zestaw, to uwierzcie mi, to jest naprawdę co robić, żeby ten zestaw był w wodzie co chwilę, a te brania i centrali to była ta sama wędka cały czas. Wywoziliśmy wędkę, ona spadała na ten, na tą D21. Mijało 5 minut już tak, była rolka. Tak, napinałem zestaw, chodziłem do kepingu i szliśmy pochować z powrotem rybę. No, było mega. Mega fajnie. Jest mega, mam nadzieję, że ta ostatnia noc da nam dużo dużych ryb, albo jakichkolwiek ryb i w ogóle. Póki co, póki wędki w wodzie, zawsze szansa. Walczymy dalej zawsze. Ja tylko czekam, aż Łukasz złapie ryby powyżej 27,5 kg i będę go mógł zalać jak w zeszłym roku Bedzia. Tu już mi taki piękny towar, który bym mu na głowę wylał, więc ja na to czekam i wy też na tym czekajcie. I trzymajcie kciuki, żeby on tą rybę złowił. A jeżeli to złowi, to uwierzcie mi, to będzie na filmie. Będę odcinał przy kowrotkach. Dobra, do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. Hej. Siedzi. Jest! Mamy to! Nie, ten problem właśnie naturalnie wygląda. Czekaj, musi chwilę sam tą, ma te tu. Naprawdę, fenomenalna. Mega mnie cieszy. Ja rybkę już odkładam. Nie będę jej męczyć. Lecę ją wypuścić. Włącz taką grywkę jeszcze. No i co, moi drodzy? Ja rybkę wypuszczam. Niech płynie. Ten wielki, przepiękny karp. Spotkamy się, jak będzie miał 30 kg. Nara, kupcie. Jak ja się cieszę, że on mnie odwiedził. Jest. No to jest ostatnia łóżka. Przed nocą ostatnia łóżeczka. Zielone. Byle odpaliło na bogato. Bo tak było. O, luks. Jak? Był luksusik. Tutaj mam kolejną teorię kupić. Na co? Że zostawię sobie komory, biorę większe. Nie, bo ta prawa mu się zawsze te, zazwyczaj otwierała. Nie, no się śmieję, jedna z moich kolejnych teorii spiskowa. Słuchaczkę? Możesz wybrać. Nie, nie, ale na ryby, ale się jedna, się dalej. No wolny jest domek. Nie. Ja z Kubą przyjedę. A nie za Olą? Alert na mobilika. Wyjdź tam, te włącz, na włącz, tu się telefon włączył, aby na dół się wyciszy. Ja to ci powiedz, prawda, że to jest alert na mobilika. Tak. Dobra, i będzie ok. Mobilik ten, na miarę wysłał. Gdzie położyć zestaw? Gdzie piesem. Tak. No, troszkę nie. Grubo. To była taka, to była taka lewa, to tak powiem. Nie, bo przedtem wyjechał najpierw w prawo, później odbił w lewo, już byłem zadowolony, później znowu odbił w prawo, nie? Mhm. A tu już masz go blisko, nie? No teraz tak, no, jak w miarę jest. Ale wiesz, to tak było, że w miarę ten to was zabrał tak samo, bo już był blisko, jak wyjechał, to nic nie mogłem zrobić, nie? Dziesko.
Może na wątka? To będzie lepsze. Za chwilę dychać. Trzeba to przynieść światło. Trzeba wędkę poprzeć. Moi drodzy, mamy to. 5:20 tego wyjazdu. Jestem mega szczęśliwy. Druga po południu. Dokładnie 21.400. Ekstra ryba. To się nie dzieje. Mamy to. Moi drodzy, to jest kolejna noc kabana. Kolejna kapitalna ryba o wadze ponad 20 kg. Tym razem pojechała na połączenie malutkiego popa pomarańczowego King Fluid z tonącym mikrodumbelsem Squid. Znowu malutki przynęty, znowu bardzo delikatnie. Dziękuję sąsiadom, że obniżyli żyłki, udało się go wyjąć. Nie zaplątał się, nic, jest zajebiście. Zobaczcie, jaka długa, piękna ryba. Mam nadzieję, że branie się nagrało, bo kamerę zdążyłem włożyć, może nagrał się haul. Odjechał kapitalnie. Idź tutaj, kolego. O, po żywce. Marcin, on płynie do ciebie. No i cóż, moi drodzy, to już koniec mojej kolejnej karpiowej przygody. Te kilka dni spędziłem razem z Łukaszem nad tym przepięknym, malowniczym jeziorem, jakim jest łowisko Dobro Klasztorne. Tym razem udało się złowić naprawdę sporą ilość ryb, ja już się zgubiłem ile, ale 5 było wyjątkowych, było to 5 dwudziestek, zaczynając od 21.400, 22.200, 23.600, 26.400 i 26.600. Co z 5 ryb dało naprawdę kosmiczną wagę, ponad 120 kg. Jestem mega szczęśliwy. Łukasz też złowił kilka przepięknych ryb, które zobaczycie na filmie. No cóż, ja zwijam wędki i lecę do moich dziewczyn. Łukasz, dzięki. Ja też dziękuję. Dziękuję kumplom, którzy nas odwiedzali, i sąsiadom, którzy pomogli mi w dwóch sytuacjach. Siemano.